Błagam, tylko niczego nie zepsuj. To jest motto tego odcinka i tej drugiej części sezonu, ponieważ jesteśmy w fajnym momencie podczas kariery Wenecją i mam nadzieję, że uda nam się to wszystko utrzymać. E, witam Was w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę, że będziecie subskrybowali e, ten kanał, jeżeli przypada Wam on do gustu. E, fajnie by było w ciągu najbliższych 15 lat wbić 100 tysięcy subów, jesteśmy tego coraz bliżej. A, no i oczywiście zapraszam Was na stronę rkul.com, tam z hasłem koza10 macie 10% zniżki, e, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zajrzycie. Ciekawe stroje, ciekawe koszulki lifestyle'owe, ciekawe buty. Wszystko o czym myślicie, tam jest. Widzisz na przykład w jakich butach gra. Nie wiem, Romelu Lukaku. Myślisz sobie, chciałbym takie buty. Wchodzisz do ergola i one są. Myślisz sobie, Messi ma fajne trzewiki chodzisz na ergol.com i one są, tak więc zapraszam was serdecznie. A ja przechodzę do, no, no, no do, przechodzimy do tego sezonu, aczkolwiek to jest taki bardzo ekscytujący czas, ponieważ e, będziemy oczywiście starali się grać i tak dalej, jakby skupiać się na spotkaniach, ale skupiamy się także na tym, co bardzo nas interesuje, czyli na transferach, ponieważ jesteśmy w takim fajnym momencie przejścia i możliwe. Że już teraz podejmiemy pierwszą istotną decyzję transferową. Powiem szczerze, Ziga Lacci wygląda naprawdę fenomenalnie, 19 lat, 70 cena ogólnej, ale pojawia się jeden problem. Pojawia się jedno, jedno ale dosłownie, a mianowicie. Po tym sezonie zostaniemy bez kaldary z Walukiewiczem oraz Gabią. Będziemy mieli trzech. Bardzo podobnych, młodych, świetnie zapowiadających się, ale dopiero właśnie zapowiadających się, dopiero na dorobku środkowych obrońców. Zatem e, trzeba będzie, no właśnie, podjąć albo ryzyko sprzedaży jednego z naszych środkowych obrońców, ściągnięcia jednego doświadczonego i e, dlaczego. Albo no, nie kupowania, te, jakby zdecydować się na nie kupowanie tego zawodnika. Mamy Samuel Rikiego. On wygląda fantastycznie e, jako młody piłkarz, tylko pytanie jest teraz takie: czy my tego typu zawodnika potrzebujemy w tym momencie i odpowiedź obawiam się, że brzmi nie. E, to jest znowuż profil piłkarza, którego posiadamy. Młody, fajnie rozwijający się, ale troszkę jak ten francus. No, nie widzę tego. Ola Aina za to wygląda naprawdę fajnie. Piłkarz wypożyczony do Lewante, lat 25, 75 oceny ogólnej, niewygórowana pensja, niewygórowana wartość. W dodatku, kiedy spojrzymy na niego, to może być także środkowy obrońca. To może być także lewy pomocnik. Zatem patrzymy tu na zawodnika, który tak naprawdę jest w stanie zagrać nam na każdej pozycji. Możemy z niego, moim zdaniem, patrząc oczywiście na ten zestaw cech i statystyk, stworzyć tak naprawdę szóstkę. Tak, na... to jest piłkarz, którego możemy e, lepić sobie pod to, co nam się żywnie spodoba. E, pytanie tylko jest takie, czy uda nam się go z wyciągnąć. Zatem to jest jedna opcja. Drugą bardzo podobną opcją jest Akpa Akpro, 29-latek, zarabiający więcej, ale warty za to mniej, a oferujący bardzo podobny zestaw statystyk. Znamy go doskonale. Ja uważam, że to jest piłkarz, którego powinniśmy już teraz zastanowić się, czy, czy, czy nie chcemy podpisać, po prostu, bo wygląda on naprawdę fajnie. Tak samo ten Verdi e, wygląda bardzo dobrze, e, ale to wszystko y, jest melodią troszeczkę przyszłości, ponieważ na początku warto by było pozbyć się Forte i pozbyć się Amuriego. Podejmujemy taką decyzję, jeśli chodzi o francuskiego napastnika. Chcemy tutaj podnieść się o przynajmniej jedną klasę, jeśli chodzi właśnie o, o napad i potrzebujemy na to funduszy. Nie jest powiedziane, że Auriego sprzedamy, ale jest to bardzo prawdopodobne. Jeśli chodzi o mecz z ciężko trenuje tutaj Belg, żeby wskoczyć na em, tę pozycję, ale to jeszcze nie jest ten czas. W tym spotkaniu zobaczymy tutaj Busio no i to jest mecz, który chciałbym bardzo wygrać, ponieważ ewentualne zwycięstwo nad Salernitaną to są kolejne bardzo potrzebne punkty, pozwalające nam wyskoczyć ponad em, tych spadkowiczów, co dla nas jest jakże istotne. Wygrywamy 1 do 0. Forte strzela bramkę e, i fajnie, i mnie to cieszy, bo dopóki jest naszym zawodnikiem, to ja z ogromną radością będę e, obserwował e, jego postępy. Zobaczmy również Benfica. Co? A, przepraszam. Jezus, się zastanowiłem w ogóle o co chodzi. Zostajemy informację od benfiki o tym prawym obrońcy, który e, no, gra za mało według gry, ale. E, no, no, ale co ja mogę wam powiedzieć? No. no... No, no, no nie będzie grał teraz, już skupiamy się na tym Włochu, którego mamy na prawej obronie i to jest nasz e, główny, e, główny cel, żeby jego porozwijać, bo e, innej opcji po prostu no, no nie widzę, prawda, niż dawanie mu szans, bo nigeryjczyk zaraz od nas odejdzie i to będzie tyle. E, mamy teraz e, trening, potem spotkanie z AC Milan, e, najpierw dwa dni odpoczynku, a tutaj widzę, że parę rzeczy jeszcze nie zrobionych, więc tradycyjnie widzimy się za chwilę, bo trzeba poćwiczyć. Więc treningi skończone, a my dostajemy propozycję z Fulam za forte, i to jest propozycja fajna, ale jako, że mamy tutaj naprawdę dużo czasu na to, żeby negocjować z różnymi klubami, no to jesteśmy w stanie spróbować z Fulam wyciągnąć odrobinę więcej grosza. Gramy teraz z Milanem. Henri mówi, że jest gotowy na to, żeby żeby wrócić do drużyny i też no, narzeka prawdopodobnie troszkę na brak gry i on oczywiście pojawi się już teraz na ławce rezerwowych, e, no ale zanim wróci do podstawowego składu, no, to chwilka czasu minie, e, no też ta konduzja była dosyć poważna, ważne jest teraz to, że gramy z Milanem, trzecim w tabeli, Milanem, który z tego co widzę nie ma żadnych ciekawych wzmocnień, poza oczywiście lakazetem e, na ataku, e, przegramy to raczej, tak jest, jeden do 4 przegrywamy, Forte strzela w kolejnym meczu z rzędu, e, więc no to warto zauważyć Tutaj za to warto go pochwalić. E, nie zmienia to jednak naszego podejścia do tego zawodnika. Niezadowolony jest z braku gry e, Tomas, ale spokojnie, no, ty, znaczy Aurie ale spokojnie, ty wrócisz, e, wrócisz do składu za chwilę. E, mamy informacje na temat Mati, e, boże, Mati no ale zobaczcie, jakie to są duże pieniądze. E, to jest 17 milionów, 60 tysięcy wartość. To jest fajny piłkarz, ale, ale nie na naszą kieszeń. Na razie bardziej myślimy o takim Rickiem, na razie myślimy bardziej o Ak PrzeAKPRO. I, I powiem szczerze, że no to jest zawodnik, który wydaje się być dla nas idealny. Budowa tej Wenecji naprawdę zajmie chwilę i uważam, że wokół takich zawodnicy, że tacy zawodnicy jak on będą nam w tym przypadku bardzo przydatni. Zaproponujemy na razie, znaczy na razie od. Zaproponujemy tutaj, wystawimy. Może święty. Na razie wyślemy y, naszego y, wysłannika do nich, zobaczymy, czy on będzie w stanie coś wynegocjować. Wątpię, szczerze powiedziawszy, ale y, fajnie by było, gdyby może udało mu się to. I też zastanawiam się, czy w przyszłym sezonie, jeżeli będziemy w stanie tutaj jakkolwiek. Y... No, no zachować to miejsce w tabeli, czy wzrośnie nasza, nazwijmy to, renoma międzynarodowa, znaczy zmierzam do tego, czy będzie szansa na wypożyczenia zawodników, czy, czy też nie. Deci wraca do nas yy, znowuż z lekkimi wątpliwościami. No utrzymanie morali w zespole na razie jest dosyć trudne, ale... E, robię co mogę. E, tymczasem mamy informacje na temat e, załamanych e, negocjacji nad, e, z Akpą, w zasadzie z e, Lazio. Spoko. Gramy z Fiorentiną, która jest dużo niżej niż my w tabeli. To też powinno być dla nas e, pewnym wyznacznikiem tego, że może spróbujemy od nich kogoś kupić. Jest tu jeden piłkarz, którego ja od razu widzę i którego ja chciałbym ściągnąć do nas, e, i o którym myślałem jakiś czas temu, ale zapomniałem, więc od razu zawczasu zobaczmy go sobie. E, to jest oczywiście piłkarz, który wypożyczony był do Kaliari jakiś czas temu. I Dankanowi kończy się kontrakt. Słuchajcie, no to dla nas jest doskonała sytuacja. To jest dla nas prawdopodobne wzmocnienie na przyszły sezon. Ehm, gram teraz z Wiolą, fajnie by było to wygrać. Remisujemy 2 do 2 i Vesino z dwoma golami. Słuchajcie, to jest też istotne. Zobaczcie, jaką robotę robi dla nas Vesino. Ten Vesino, który jest wypożyczony, prawda? To jest, to jest przecież piłkarz, którego za jakiś czas z nami nie będzie. To też trzeba po prostu ee, zauważyć. Już wyjeżdżam z kamery w tym odcinku. O, ale teraz już jest ok. E, więc na to trzeba niestety zwrócić uwagę, że e, gra opiera się na zawodniku, którego no, stracimy, chyba że uda nam się go wykupić, ale szczerze. Szczerze w to wątpię. Furty został sprzedany, to jest super informacja. My teraz, oczywiście, jak najszybciej sobie tutaj przechodzimy do kolejnego spotkania Story. No, no i ja dosłownie, stukając palcami, o blat czekam. Oj, czekam bardzo na to, żeby dowiedzieć się, co, co wydarzy się w kwestii tego Duncana. Jak on wygląda, ja go szacuję na około 73. Zobaczymy. Tu dokonamy zmiany. Busio zagra w tym meczu. Esposito zagra w tym meczu. A tu. Fior. Tak, tak, tak. Ty sobie wskoczysz, więc troszeczkę składzik pomieszany. Szybka symulacja tego meczu. Wenecja-Torino. Przegrywamy 1 do 3. No, Forte znów strzela, ale są to tylko takie bramki na otarcie łez. I też zaraz on będzie ocierał ze powodu nieznalezienia się. Na murawie, bo w bo, bo zasadzie już wydaje mi się, patrząc na Sharpness, który wrócił, Auri będzie naszym zawodnikiem podstawowej jedenastki. I, I co do tego też już nie mamy wątpliwości, że, że tak się wydarzy. No dobra, mamy raport, jeżeli chodzi o tych, których mamy w klubie, ale mamy także tych, których lubię znaleźć się, mogą. E, tutaj te 300 tysięcy odrzucam, przyznam szczerze, bo e, udało nam się jednego takiego juniora sprzedać, ale zwykle jest, są z tym problemy, więc wolę e, tutaj nie ryzykować. Mamy nowinowanych do zawodnika e, miesiąca, no i tutaj na pewno zwraca uwagę e, Lacaze, który w lidze włoskiej odnalazł się fenomenalnie. My teraz gramy z Juventusem. To nie będzie przyjemne starcie, czuję niestety. E, na pewno zagra tutaj Gabia sobie w tym meczu i na pewno za roga zagra e, nie, rok zagra wyżej. A tu zagra sobie e, Swoboda? Zróbmy to w ten sposób. Wesino dostanie opaskę kapitańską. No to mi się nie podoba, bo tak jak e, no, jest super piłkarzem, no tak, dla nas tak. E, no troszeczkę, troszeczkę jest e, przykre to, że no odejdzie. Zatem opaskę kapitańską dostanie sobie tutaj na razie e, Henry. Nie, niech ją ma. Oczywiście domyślnie kapitanem będzie Sposito, ale to dopiero w przyszłym. Sezonie. Na razie z, We z Juventusem wygrywamy 1 do 2. Forte znowu strzelił, e, wchodząc z ławki rezerwowych. Wow! E, słuchajcie, no to przesunięcie roga z defensywnego pomocnika e, myślę, że dużo dało i on może był dużym problemem, no bo Swoboda poradził sobie fenomenalnie. Rok może nie jakoś znakomicie. Espozy to bardzo dobry mecz. Super, super. To są, to są wiadomości, które chcę widzieć. E, no i my czekamy, słuchajcie, no już. No kiedy tego Dankana poznamy? To jest teraz pytanie e, moje, bo no bo chcę, chcę wiedzieć już czy to jest piłkarz, który będzie naszym wzmocnieniem. A bardzo bym tego chciał, żeby, żeby tak się wydarzyło. Dybala zostaje zawodnikiem miesiąca, a nie był w stanie poprowadzić Piemonte Calcio do zwycięstwa z nami. Spokojnie Decy, ja robię co mogę, naprawdę. Jak tam wygląda sytuacja Forte sprzedany? Dobrze, to, to, to już nas aż tak bardzo nie interesuje. Gramy teraz zaraz z Romą i zobaczymy jak to będzie wyglądało w meczu właśnie z Rzymianami. Oczywiście w podsumowaniu tego sezonu też chciałbym zaproponować paru naszym zawodnikom. E, o nie, włączyłem tą symulację. E, będę chciał paru naszym zawodnikom zaproponować podwyżki. E, I to jest coś, co bardzo, bardzo mnie by interesowało. E, ale e, to też sprawi, że wielu zawodników będzie musieli po tym sezonie ocenić i to ocenić tak, czy, czy, czy zostają, czy nie. Bo jeżeli ktoś zostanie, może dostać podwyżkę za utrzymanie. Ale jeżeli. E, jeżeli ktoś. No nie, nie należy się komuś ta podwyżka, jeżeli komuś nie chce płacić więcej, no to będzie miał wyraźny sygnał, że musi poszukać innego klubu. Eee, no, oblężenie naszej ramki na razie trwa w najlepsze Rzymianie biją w nas jak w bęben. Eee, na spalonym był tam Szarał, moim zdaniem. Okej, okay, gra tego e, nie stwierdziła, spoko. E, ładne teraz przerzucenie ciężaru akcji, ale... Ale nie jesteśmy w stanie zagrozić jak na razie bramcy strzeżonej przez Rui Patricio. E, teraz ładne zejście szóstki po piłkę. Rog, fajnie to się zapowiada. Rog, ale niestety piła nie trafia do e, Auriego. Dosyć zabawne, że mamy Auriego z numerem 16. E, ja tutaj patrzę na naszą ławkę rezerwowych. Czy mamy numer 10, e, bo bardzo możliwe. Znaczy, wydaje mi się, że numer 10 należeć będzie teraz do e, Mertensa e, po przyjściu jego do zespołu, że to ma być. No to ma być, wiecie, taka duża rzecz, że e, będzie on sprowadzał turystów, e, bo wydaje mi się, że to jest takie nazwisko, które spokojnie może interesować ludzi. A, no i po głowie chodzi mi jeszcze jedno duże nazwisko, które może ludzi interesować, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Jak na razie Henri wraca do e, strzelania bramek, wraca do tej formy, mam nadzieję, e, którą pokazywał przed kontuzją, kiedy to naprawdę był ważnym elementem naszego ataku, e, no ale potem w długie miesiące rozbratu z piłką, bo no teoretycznie to były trzy miesiące, ale zanim wrócił, zanim e, Wprowadziliśmy go do składu i był gotowy, no to sami rozumiecie. Swoją drogą, bardzo ciekawe spotkanie o tyle, że obydwa zespoły mają bardzo, bardzo taką okej okay, średnią. E, teraz Rzymianą zaczęło spadać, ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy spojrzymy na to spotkanie, no to my mamy wielu powyżej 7, oni mają wielu powyżej 6-8, tylko Spinazzola na razie ma 6-7 i Patricio chyba zawalił tę bramkę, bo ta ocena e, 6-5 już 64, ale. Naprawdę, jak na razie ta średnia. E, bardzo ciekawie się prezentuje. Teraz fajny ten przerzut e, do Heymansa. E, Belk próbował coś tam jeszcze porobić na boku, ale zdecydował się oddać piłkę. No i koniec pierwszej połowy. Jakby tak miało się to spotkanie skończyć. Naprawdę narzekać nie będę. E, zdecydujemy się tutaj na zmiany. Na lewą stronę zaprosimy sobie Busio. E, roga podniesiemy o pięterko wyżej e, i tu pojawi się swoboda na zabezpieczeniu no i zobaczymy jakie przyniesie to efekty no rzadko symulujemy te spotkania może to będzie przyczynek do tego żeby do takowej symulacji wrócić ale ale wątpię przyznam szczerze chociaż no, jeżeli mielibyśmy nagle zacząć masowo wygrywać, to kto wie. Roma jednak zaczęła przyspieszać i coś czuję, że tutaj o wygrywaniu zaraz nie będzie mowy, bo e, naprawdę narzucili tempo i, i już, już skakują na wyższe e, biegi e, Rzymianie, ale udało nam się przetrwać e, ten bardzo szybki atak. E, potem strata piłki. No Wyrównane jest to starcie, przede wszystkim kiedy spojrzymy na e, posiadanie e, piłki, to e, no, rozkłada się ono niemal porówno. E, w sytuacjach, jeżeli chodzi o strzały i tak dalej, też wygląda to wszystko. Całkiem ciekawie, no ale słuchajcie, mamy już minutę 65 i to jest to, o czym mówię. E, 20 minut gry niemal za nami w tej drugiej połowie, a my jeszcze nie mieliśmy autu, nie mieliśmy faulu, nie mieliśmy żadnego e, stałego fragmentu gry, który pozwoliłby nam przeprowadzić zmiany. Ja zmianę zrobiłem po gwizdku e, na start pierwszej połowy, e, drugiej połowy, no i sami widzicie, że tutaj nadal nic się nie dzieje. No jest to dosyć dosyć zabawne. E, no i dlatego ja tutaj upatruję gigantyczny minus tej, tej symulacji. No bo co mi po tej symulacji, jeżeli e, teoretycznie mogę robić zmiany, ale nie mogę. Teraz dopiero mieliśmy e, spalonego. E, wydaje mi się, że tu jeszcze możemy zrobić sobie jedną roszadę i zastanawiam się, kogo chciałbym wprowadzić. Znaczy ja wiem, kogo chciałbym wprowadzić, ale zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić. No Walukiewicz na boku obrony to jest e, coś, co wydarzyć się absolutnie nie może. Mm. Ja najchętniej, to bym w ogóle zrobił taki wariant. Nie ukrywam, żeby Ciebie dać na środek obrony i tu wprowadzić gabie. I wydaje mi się, że zdecydujemy się na takie rozwiązanie, i wtedy Ciebie cofniemy sobie na. CF, no nie, na napastniku sobie zostań po prostu e, i zobaczymy, jak ten manewr e, zadziała. Na ostatnie kilkanaście minut spotkania wprowadzamy e, no piątego obrońcę, tak naprawdę. E, no i ciekawy jestem, jak Gabia e, będzie sobie tutaj radził, więc oceniamy tutaj czwórkę zapoczynania defensywne. E, Walukiewicz jako ten taki środkowy, środkowy. Tak naprawdę spokojnie mógłby grać na tej pozycji bardziej kaldara, ale, e, ale niech tak pozostanie jak jest. Żebyśmy, bylebyśmy dowieźli to zwycięstwo do końca. To będę naprawdę przeszczęśliwy. Trzy punkty pozostające w Wenecji e, przy tak zacnych gościach jak e, zespół ze stolicy. To naprawdę byłaby fantastyczna sprawa. Przecież oni wyszli na nas w najmocniejszym składzie. Z Abrahamem, i Mikitarianem. E, tak naprawdę, no co brakuje. Eee, Jaką się nazywa? O Jezus, przepraszam, mają asfaltiego na ławce. Eee, brakuje im zaniolo. Ale Zaniolo odszedł z tego co pamiętam, prawda? Więc, więc no muszę powiedzieć, że to zwycięstwo naprawdę było cudowne. E, cieszy mnie to mocno. Salernitana przegrywa, Spieca przegrywa, więc ważne, że ci, którzy gdzieś tam są pod nami, gubią punkty. E, dostajemy informacje na temat rozwoju Roga. E, cieszy mnie to, bo no, to jest zawodnik, który kosztował nas duże pieniądze, i wydaje mi się, że możemy uznać go za e, całkiem. Całkiem dobrze wydane pieniądze. Damy go sobie tutaj na razie. i Wydaje mi się, że Swoboda będzie tutaj zaliczał wejście do zespołu. Mam takie wrażenie, że, że on tu zaraz okaże się, że zyska całkiem sporo. Dobra, tak więc zmiany mamy zrobione. No i co? Czekamy, ponieważ znamy już Alfred Duncana. Brzmi to jak, jak jakaś dokumentacja afery. Tak najmniej nie jest, ale. Ale Duncan wygląda fajnie, powiem szczerze. On wygląda bardzo dobrze. To jest taki waleczny, środkowy pomocnik, e, mogący grać spokojnie na środku pomocy defensywnym. E, jeżeli, chodzi o, e, jeżeli chodzi o te mocne cechy, no to tak jak mówię, to, to, jest, to są cechy takiego walczaka, nie? Takiego fajnego, łączonego piłkarza na szóstkę. Podoba mi się to. Podoba mi się to, co on prezentuje. Fajne e, wślizgi, e, no. Bierzemy go, bierzemy go, podpisujemy go, bo uważam, że to jest naprawdę super wzmocnienie. Jeżeli ściągniemy Ganeńczyka, to to jest super, e, naprawdę informacja dla, dla całej drużyny. Będzie on ważnym zawodnikiem, on chce tego, no i to jest e, super rzecz. Oczywiście to, to nie jest ta klasa co Vecino, ale no, po odejściu Urugwajczyka na pewno takie wzmocnienie nam się przyda. Ogólnie wzmocnienie środka pomocy nam się bardzo przyda. Trzyletni kontrakt, co wy na to. Oni się raczej zgodzą, tak jest. Klauzula odstępnego na poziomie 7 milionów. Ja bym wolał 8400, no ale to nie przejdzie raczej. 7400. Eee, nie, no to ja w takim razie nie chciałbym klauzuli odstępnego. Ja chcę, żebyś ty z nami został na naszych warunkach. Eee, w tym momencie to my ci gwarantujemy grę w lepszym zespole. Bo jesteśmy lepszym zespołem niż Fiorentina na, ten, na tę chwilę, więc jakby silną mamy pozycję negocjacyjną. No i nasza propozycja to jest drobne zejście z zarobków i bonus na poziomie 100 tysięcy. Co on na to? On się na to zgadza. Jak widzicie, proponuje 30 tysięcy, co jest wyjściem ponad nasz stan posiadania, znaczy zarabiania piłkarzy, ale my do tych 30 dosiągniemy w przyszłym sezonie, więc jakby już my musimy myśleć o tym, że podpisujemy zawodnika na przyszły sezon, a podpisujemy gościa, który naprawdę da nam wiele i ja, ja w to wierzę. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Zawodnicy na, na, na reprezentacji, czyli tylko Austriak pojechał, to ciekawe, że że nie został powołany Walukiewicz. No nic. E, mamy teraz spotkanie z Geną. E, w tym meczu bardzo chciałbym, e, żebyśmy zmienili lekko obronę, e, a mianowicie e, zagra tutaj i Gabia, i Walukiewicz. To jest dla mnie ważne, żeby tych dwóch coraz częściej tutaj grało ze sobą w zestawie. Swoboda z Vesino, Rock Esposito. Tu zaprosimy sobie na to spotkanie Molinaro. No niezbyt. E, zdziwiłem się, że gra nam go proponuje. Nie, no ten ten belk niech sobie tutaj wskoczy. No i spoko, i skład jest gotowy. Oczywiście jeszcze tylko jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie rola. No bo nie chcę, żeby tutaj Wessino był kapitanem z Opaską. Na razie niech będzie Auri. Ale tak jak mówię, tylko kwestią czasu jest to, że Esposito dostanie ten, 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 ten przywilej. Remisujemy 0 do 0 z Geną w Genui, piękna sprawa. To cieszy mnie bardzo mocno. Auri jest chyba już zadowolony z tego powodu. A nie, on po prostu. Nie, no on jest zadowolony, że, że gra, bo też mógł do nas się zwracać jako kapitan, ale nie i też pięknie się rozwija, wraca na poziom 75, tak więc odbudowuje nam się e, po kontuzji ten piłkarz, cieszy to bardzo mocno, e, więc niech pracuje dalej, a my zobaczmy ile gier nam jeszcze zostało, ponieważ mamy przed sobą kwiecień, o Jezus, ten kwiecień e, zabudowany nieprawdopodobnie spotkaniami, to... To jest miesiąc, który może nas bardzo spuścić w tabeli, bo mamy Napoli, Lazio, Atalantę, Inter. Z tych dużych, oczywiście potem Spieca i Udinezę. No ale to może być bardzo ciężki miesiąc. No, zobaczymy. Jak na razie trzeba też być dobrej myśli, e, no bo radzimy sobie naprawdę dobrze. Słuchajcie, trzynaste miejsce w tabeli. W naszym przypadku ta trzynastka szczęśliwa, chociaż umówmy się, że we Włoszech trzynastka z pechowością ma niewiele wspólnego. Tam mają e, inne przesądy. Tymczasem praca, tymczasem. E, odpoczynek i tak przeplatają nam się te spadki morale po treningach ze wzrostem morale po odpoczynku aj panowie jacy wy jesteście biedni, że musicie trenować jako zawodowi piłkarze no kto by, kto by pomyślał, że takie coś wam, was spotka e, Darko jest unsettled w klubie i muszę powiedzieć, że no e, weźmiemy tego zawodnika do drużyny seniorskiej mm. Bo wydaje mi się, że go sprzedamy, a ja zastanawiam się, co teraz z tym Rinaldim. Fajnie on się nam zaczyna rozwijać. Tutaj na pozycji napastnika wygląda to e, coraz lepiej. I zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie coś mu tutaj zaproponować. Nie no, rób cały czas to, co robisz, i, i tyle tak naprawdę. Nie, nie widzę innej możliwości, żebyśmy tego gościa teraz e, mieli jeszcze przestawiać. Ta pozycja, na którą trenuję, jest. Zdaje się, że y, optymalna. Tego pana od razu dajemy na listę transferową. E, zobaczymy, jak on sobie tam e, poradzi e, na, na rynku. E, czy będą jacyś, jacyś nim zainteresowani? E, nawet mi się z nim nie chce rozmawiać. Przyznam szczerze, mamy za to inne e, istotne dla nas informacje, ponieważ scout wraca do nas z ciekawym zawodnikiem. Fiore, zobaczymy, jak on się prezentuje. E, ponieważ wiecie, co tego Morettiego. Zobaczymy, dobre piłkarskie nazwisko. Moretti test naprawdę dobre piłkarskie nazwisko. Dobra, już ci odpowiem, skoro tutaj jesteśmy. Ehm... No, ale przede wszystkim chciałbym zobaczyć. Znaczy Moretti oczywiście dostanie od nas e, poznajomości trening, żeby żeby się rozwijał. E, ale no przede wszystkim ten fiorem mnie interesuje, bo tam e, te perspektywy wyglądają całkiem. E, całkiem przyzwoicie, więc chciałbym. Zobaczyć, czy może jest jakiś błąd w rozpoznaniu i możemy z niego zrobić fajniejszego piłkarza, ale powiem szczerze, no. no wydaje mi się, że tutaj powinniśmy iść w jakąś pozycję typu SPO. No, mi się tak wydaje, że, 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 że to będzie najlepsze rozwiązanie dla niego. Dwa tygodnie nam to zajmie, no. SPO i potem się zobaczy, jak to będzie wyglądało dalej. Jak na razie łysy e, zostaje tutaj, e, ale wykluczone, że za niedługo trafi do drużyny. Czy, w, e, czy to po to, żebyśmy z, go sprzedali, czy to po to, żeby, żeby trenował, to, to się okaże. No, Wiktor Osiman i Czuki Lozano okazali się być zbyt, zbyt potężni dla nas. Szkoda, e, że nie udało nam się postawić kolejnym, e, kolejnemu dużemu zespołowi. To jest, to jest przykra sprawa. No, a my czekamy na rozwiązanie dalej kwestii, kwestii Fioriego teraz, bo tak naprawdę teraz najbardziej interesuje nas ten. Najbardziej interesuje nas to, jak ten junior będzie się rozwijał. Bo ja bardzo chętnie inaczej, ja widzę w nim fajny potencjał, nie? No i zobaczymy, czy, czy słusznie ten potencjał widzę, czy, czy nie słusznie, prawda? Więc czekamy na to. No bo on już tak naprawdę zaraz powinien nam tu zakomunikować, że może... Yy... Że może, że może być. W ogóle, insinie w Sewii. Ciekawy jestem, czy odchodził w atmosferze podobnego konfliktu jak Papu Gomez bo jeżeli tak, no to Sewija po prostu e, niemal z ziemi podnosi sobie e, znakomitych dryblerów e, Fajna sprawa. My dostajemy z propozycję. Moim zdaniem, możemy tutaj spokojnie e, troszeczkę się potargować z Francuzami, spróbować wyjąć z Austriaka większe pieniądze. E, wydaje mi się, że tutaj jest to do zrobienia naprawdę łatwo. Gramy teraz z Lazio. E, no i po ostatnim fatalnym spotkaniu, Wydaje mi się, że możemy spokojnie tutaj pokusić się o drobną zmianę. Zatem Gabia do podstawowej jedenastki. E, tu zaprosimy sobie e, Lino, bo ten rozwija się fajnie. I z lewej strony chciałbym, żeby się pokazał Busio. E, Znowu rzeczywiście tylko opaska kapitańska powędruje we francuskie dłonie zawodnika, który odpowiada za strzelanie goli w tym meczu. Zobaczymy, czy odpowie skutecznie. No tak, ale oni niestety dołożyli jeszcze jedną bramkę: Lazzari e, dla naszych rywali Siergiej. Szkoda, szkoda, szkoda. No była okazja, żeby tu wyrównać, znaczy, żeby tutaj zremisować, bo mieliśmy e, remis. E, no i dopiero po jakimś czasie znaczy, dopiero po jakimś czasie straciliśmy bramkę. Wolfsburg proponuje nam bardzo fajne pieniądze za Tomasa Auriego. No tylko ja się zastanawiam. Czy my jesteśmy gotowi go sprzedać, prawda? Czy, czy to jest ten moment, w którym my chcielibyśmy, czy jesteśmy gotowi oddać go e, w... Hmm. No zastanawiam się bardzo mocno, no. I... i... Huh. Hmm. Bo... Gdybyśmy tylko mieli zastępstwo dla niego, takie już pewne, to by nie było problemu. Jest Gonzalez z Fiorentiny, ale na niego nas nie będzie stać. Patrzę na zespoły troszeczkę niżej niż my. 10 bramek w tym sezonie dla Ellasu strzelił Kalinic, ale to nie jest człowiek, któremu ja zaufam. 10 bramek dla Milanu strzelił Florencji, to jest człowiek, którego podpisać chcielibyśmy. Raz Padori dla Sassuolo oczywiście strzela, i to jest piłkarz, który jest naszym marzeniem absolutnym, ale, ale nie stać nas na niego. Patrząc na zespoły z podobnej naszej półki, no nie widzę tu nikogo. Jest oczywiście Kajsedo, który jest bardzo ciekawym zawodnikiem. Tylko, że jakby mieliśmy kupować zawodników młodych, zawodników starszych mieliśmy pozyskiwać z rynku. Oczywiste jest dla nas to, że przyjdzie do drużyny Dries Mertens. Czy tylko jak Dries Mertens poradzi sobie na ataku, to jest zagadka. Na tej pozycji widzę Driesa Mertensa. Ale czy na tej pozycji widzę Driesa Mertensa? No nie do końca. No i pytanie, czy jesteśmy gotowi pozbyć się w tym momencie. Wydaje mi się, że e, tego zawodnika zdejmiemy z bloku transferowego. I że będziemy że zobacz, Jakby będziemy teraz z Wolfsburgiem Negocjowali bardzo ostro Bo potrzebny nam jest budżet I to jest oczywiste, ale hmm. No nie wydaje mi się, żebyśmy byli gotowi go sprzedać Przyznam szczerze Nie, nie widzę tego Nie widzę tego, bo eee, To jest gwarant goli I znowuż pozbyłbym się w karierze zawodnika, który Daje te bramki Bez nadziei na to, że znajdziemy kogoś Kogo na pewno eee, Kogo na pewno kto na pewno byłby strzelał u tego. Ale nie, 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 nie. Spokojnie. Tu trzeba działać dużo spokojniej. Wydaje mi się, że byłbym pazerny na highs, co mogłoby się nie skończyć wcale dla nas tak dobrze. Więc podejdźmy do tego wszystkiego z większym luzem. Gramy teraz ze spiecą. Tu oczywiście. O nie! Tego nie kupiła Austriaka. Szkoda, myślałem, że bez problemu. E, dobra, tu mamy możliwość zmiany pozycji. Ona niestety nie, nie poszła nam jakoś wybitnie. Wydaje mi się, że musimy teraz pójść u Ciebie w ataki Midfielder, bo musisz nauczyć się podawać. No i gramy teraz ze spiecą, tu trzeba wygrać. To jest turbo istotne, żeby w tym spotkaniu zdobyć 3 punkty, bo to są 3 z 6 punktów, które jesteśmy w stanie zdobyć w tym miesiącu, nie. To, to brzmi strasznie, ale taka jest prawda. Rok zagraniżej. Tutaj zobaczymy Ciebie i tutaj zobaczymy Ciebie. W ten sposób skład ułożony. Eee, czy chce coś jeszcze zmienić? Nie, nic więcej nie chcę zmieniać. Eee, tu zapraszamy tylko, oczywiście, Auriego jako kapitana. Eee, no i symulacja tego spotkania zobaczmy, czy uda nam się spiece pokonać. Udało się 2 do 1. Wesino strzela, Busio strzela, tak więc, no trenera eee, że na boisku pojawił się Busio od pierwszej minuty. Eee, co istotne, eee, Walukiewicz został zmieniony za Gabie. No, i to nie był dobry mecz Walukiewicza. No, naprawdę boję się przyszłego sezonu, jeśli chodzi o obronę, bo em, to będzie duży, 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 duży problem dla nas. E, fajne, mamy te treningi, to, to mnie oczywiście cieszy, że, e, że, że tutaj zespół idzie do góry. Gramy teraz z Atalantą Bergamo. E, w tym spotkaniu nie zagra Kaldara. Tu zobaczymy sobie Gabię Swoboda Esposito, odpocznie w jego miejsce em, Fiordilino i to są wszystkie zmiany, które mamy zaplanowane. Zobaczmy, jak poradzimy sobie z klubem z Bergamo. Wygrywamy 2 do 1. Esposito z ławki strzelił. Auris strzelił. No, tego to się nie spodziewałem, że Atalantę pokonamy. To to jest dla mnie naprawdę e, przemiła niespodzianka. Słuchajcie, to, to jest coś fantastycznego. E, gadamy sobie z Decim i, e, i. Spoko. E, tutaj, jakby w te dialogi jakoś strasznie się nie będziemy zagłębiali. Mamy propozycję za e, Szenga, e, ale to jest propozycja. Eee, zawierająca piłkarza, który nas zupełnie nie interesuje Ale z zespołu, który jest w stanie dać nam ciekawy pieniądz Tak więc ja z nimi bardzo chętnie porozmawiam eee, No możemy zobaczyć kogo nie mają Ale tutaj wątpię, żeby był ktokolwiek Kto kogo chcielibyśmy mieć Jest Andreas Cornelius, ale niestety Problem z tym zawodnikiem, którego mamy jest taki Że tutaj nie widzę nikogo Kogo cenowo moglibyśmy ściągnąć? Na pewno ciekawą opcją byłby powrót Jerwinio do Italii. To byłoby coś interesującego. Na pewno chciałbym usunąć tego zawodnika i chciałbym zaproponować Wam 2 miliony 400 tysięcy, co w NATO. No, i wiedziałem, że z turkami łatwiej będzie się dogadać. Fajny pieniądz za naszego piłkarza. To mnie oczywiście bardzo cieszy. Tymczasem ten Żerwinio no, naprowadza mnie na to, że chciałbym zobaczyć, jak on wygląda. Bo to jest piłkarz, którego bardzo chętnie ściągnąłbym do naszego zespołu. Żerwinio, 34 lata, ale podpisanie go to byłaby super, super rzecz. To by było coś naprawdę fenomenalnego. I w głowie mam jeszcze jednego zawodnika, ale kto to jest, o tym przekonacie się już jutro.